Naukowcy z Europy potwierdzili, że uderzenia piorunów z 2020 roku stanowiły porażające rekordy świata. Mowa tu zarówno o długości, jak i czasie trwania wyładowania atmosferycznego. Wyniki zostały opublikowane w biuletynie Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego. Zgodnie z treścią raportu, rekord najdłuższego uderzenia pioruna wynosi obecnie 767 km i ustanowiono go 29 kwietnia 2020 roku. Błyskawica przecinała południowe Stany Zjednoczone od Teksasu aż po Mississippi. Aby lepiej wam to zobrazować, wyobraźcie sobie jedną błyskawicę, która rozciąga się na przestrzeni dwóch skrajnych punktów Polski. Nie był to jednak jedyny rekord 2020 roku, ponieważ doszło wówczas również do najdłuższego uderzenia pioruna, które trwało nieco ponad 17 sekund. Doszło do niego podczas burzy z piorunami nad Urugwajem i północną Argentyną 18 czerwca 2020 roku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że oficjalne poświadczenie światowych rekordów pogodowych może zająć jeszcze kilka lat. WMO poinformowało natomiast, że nowe rekordowe uderzenia miały miejsce w gorących punktach burz z mezaskalowym systemem konwekcyjnym, w których mogą występować tzw. megabłyski. Definiuje się je jako poziome wyładowanie piorunowe, które osiąga setki kilometrów długości. Dla waszej wiedzy, poprzedni rekord najdłuższej wykrytej odległości dla pojedynczej błyskawicy wynosił 321 km i padł 20 czerwca 2007 roku w amerykańskim stanie Oklahoma. Natomiast do niedawna za najdłużej trwające wyładowanie atmosferyczne uważano błyskawicę z Francji, która trwała aż 7,7 sekundy i została zarejestrowana 30 sierpnia 2012 roku. Nowe rekordy dotyczące megabłysków zostały zweryfikowane za pomocą nowej technologii obrazowania.